Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na zrazy z mięsa mielonego. Jak zawsze na początku wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do przygotowania tego dania potrzebujemy kilogram mielonego mięsa, u mnie mielone wołowe i mielone z karkówki, tak mniej więcej pół na pół, 2 całe jajka, pół szklanki bułki tartej, 1/4 szklanki mleka, 2 łyżeczki soli, 1 łyżeczkę pieprzu, 1 łyżeczkę majeranku oraz 1 łyżeczkę ostrej papryki. I teraz wszystko razem mieszamy, aż składniki nam się połączą, a następnie za pomocą zwilżonych dłoni dzielimy mięso na mniejsze części. Ja od razu sobie dzielę na 8 mniej więcej równych części. Najlepiej zwilżyć sobie dłonie, wtedy mięso nie będzie nam się tak kleiło do rąk. Przygotowałam sobie 8 kawałków papryki, 8 kawałków ogórka i 1 czerwoną cebulę oraz 100 g wędzonego boczku. Zamiast boczku możemy jeszcze użyć szynki oraz mąkę do obtaczania już przygotowanych zrazów. I teraz ponownie za pomocą zwilżonych dłoni rozpłaszczamy mięso. Następnie kładziemy kawałek ogórka, kawałek papryki, cebuli oraz boczku. I sklejamy naszego zrazika, tak żeby później nam się to wszystko nie rozklejało na patelni. Uformować. I tak postępujemy z każdym kawałkiem mięsa. I teraz tak przygotowane obtaczam jeszcze w mące, a następnie będę podsmażała z każdej strony na taki mocno złoty kolor i po usmażeniu wlewam bulion. Bulion tak do połowy wysokości mięsa, u mnie 2 szklanki, czyli pół litra bulionu. Jeżeli nie mamy bulionu, możemy wlać wodę, dodatkowo dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i teraz będziemy całość dusić pod przykryciem przez pół godziny i od czasu do czasu pamiętajcie, żeby mięso obrócić. I tak naprawdę zraziki są już mięciutkie. Jeszcze dodatkowo możemy zagęścić sos. Na chwilę wyciągamy mięso z patelni i rozrobioną mąkę w niewielkiej ilości wody wlewamy na patelnię, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję sosu, jaki chcemy uzyskać. W razie konieczności oczywiście sos możecie jeszcze doprawić solą oraz pieprzem, żeby smak był bardziej wyrazisty. I tak naprawdę przepis jest gotowy, podajemy oczywiście z ulubionymi dodatkami, jak widzicie przepis nie jest trudny, tak więc przygotujcie, skomentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu, link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.